Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia Teatru Miejskiego w Sieradzu, gdzie dnia 3 czerwca o godzinie 17 odbędzie się spektakl bajki pod tytułem Kopciuszek. Artystami będą nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych pracujący na co dzień w specjalnym ośrodku z dziećmi z głębokim upośledzeniem umysłowym. Środki zebrane przy okazji tego przedstawienia są przeznaczone na szczytny cel, a mianowicie na wyjazd 10 dzieciaków z niepełnosprawnością sprzężoną, z głębokim upośledzeniem umysłowym na turnus rehabilitacyjny nad morze. No, chcemy tutaj apelować do Państwa o wsparcie nas w pomaganiu tym najsłabszym, tym, którzy no, bez nas na pewno sobie nie poradzą. W większości będą to wychowankowie Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez siostry Urszulanki, a my staramy się, tak jak już od wielu lat, staramy się pomóc w tym, żeby jakość ich życia się poprawiała. Między innymi właśnie przez możliwość wyjazdu nad morze, przez możliwość skorzystania z dwutygodniowej rehabilitacji. Takim organizatorem tej akcji jest Stowarzyszenie Dary Losu, dzięki któremu w tym dniu będzie można zakupić cegiełkę w wysokości 7 zł, no i skorzystać z pięknego przedstawienia. Ręczę, że będzie dużo wrażeń, piękne dekoracje, piękne stroje, no i wspaniali artyści. Zapraszamy.